I pamiętam, że drukowaliśmy dla strajkujących kopalń ulotki, my jako KPN. Drukarnia była w Bytomiu, tam była grupa młodzieżowa taka, już nie pamiętam w tej chwili wszystkich nazwisk. I potem była też drukarnia i taki sztab, takie centrum dowodzenia właśnie w Katowicach, na obecnej ulicy Sokolskiej, w tym wieżowcu u Sabiny Marcińskiej. Sabina, nawiasem mówiąc, jest w tej chwili sędzią, chyba w sądzie w Sosnowcu. I u niej mieściła się ta cała nasza kwatera główna. I pamiętam, że miałam zamówione ulotki, jak już wspominałam, na kopalnię Lenin i na kopalnię Mysłowice. I dzwonię z automatu, bo nie miałam wtedy telefonu, dzwonię do Sabiny, do domu, mówię: Sabinko, czy przywiozłaś mi to moje obiecane mięso ze wsi, które miałaś mi przywieźć? Tak, tak, Basia, mam to mięso dla ciebie i musisz je jeszcze dzisiaj odebrać, jak najszybciej, bo się zepsuje. Ja mówię: Sabina, ale wiesz co, ja dzisiaj nie mogę przyjechać, ale musisz, bo się mięso zepsuje, jest gorąco. Ja mówię: ale ja ci, będzie mi ciężko przyjechać, to wsadź to mięso do lodówki. A Sabina na to: ale wiesz co, ja już mam tak napchaną lodówkę, że jak tego mięsa dzisiaj nie zabierzesz, to będzie klops. A ona po prostu już miała takie multum tych ulotek, że przychodzili, co chwilę odbierali. Ja mówię: dobrze, to ja coś wykombinuję. A ja lawirowałam, bo miałam od paru dni ubecką wartę pod oknem. Stali mi esbecy z Komendy Wojewódzkiej w polonezach pod oknami. Ja mieszkam na parterze w Mysłowicach bloku. Nawet się nie czaili zbytnio, tylko se siedzieli, rozmawiali. Patrzyli mi się w okna, patrzyli, czy wchodzę, wychodzę, co się dzieje. Kurczę, co tu zrobić? Trzeba mięso odebrać, bo się zepsuje. No to moja mama mówi: to słuchaj, to stary akowski sposób, to weź się przebierz. Ja ci tu jakieś przebranie znajdę. I był taki cyrk, bo mama mi znalazła jakąś taką starą swoją perukę. Wtedy były panie peruki nosiły, bo to było modne. Jakieś takie stare portki po moim świętej pamięci tacie, zaluźne na mnie. Jakiś taki żakiet stary, coś, w każdym razie takie paskudne stare łachy. Jeszcze w spodnie to pamiętam, że sobie poduszkę w pupę wsadziłam. Miałam taką pupę grubą, wielką. Nałożyłam tą perukę na łeb. Wymalowałam sobie usta na jaskrawo czerwono. I tak wiem, że wyszłam z domu z torbami, ta jeszcze taka przygarbiona. Przeszłam koło tych ubeków i oni nawet nie drgnęli, byli zagadani, coś tam gadali, nawet nie raczyli na moją skromną osobę zwrócić uwagi. No to przeszłam koło nich, sam się, kurczę, chyba mnie rzeczywiście nie poznali, no to jadę po to mięso. Idę na przystanek autobusowy, prawie z kopalni Mysłowice z pracy szli. Mija mnie facet, taki natrętny wielbiciel, który zawsze mnie z daleka widział i poznawał i leciał, bo musiał w rączkę pocałować. No to ten pan przeszedł koło mnie z takim tępym wzrokiem, że o mało mnie nie rozdeptał po drodze. Ja mówię: no to jak ten mnie nie poznał, to jest chyba dobrze. No wsiadłam do autobusu, dojechałam do Katowic, idę pod blok na Sokolską, pod blokiem. Idę do aparatu, bo tam wisiał automat telefoniczny przy bloku, bo zawsze było tak, że jak się szło do Sabiny, to trzeba było najpierw do niej zadzwonić, hasełko powiedzieć, prawda, że wiedziała, że ktoś po coś idzie albo z czymś. No i idę do tego telefonu, patrzę, przy telefonie stoi jeden z chłopaków z Uniwersytetu Śląskiego, Sławek też Czysz, chociaż żadna rodzina. I coś tam do Sabiny mówi. A ja podchodzę do niego, klepię go: cześć Sławek. Ten jak mnie zobaczył, zrobił się żółto-blady, zaczął się trząść, ta słuchawka mu z ręki wypadła. I ja mówię: no chłopie, coś ty zgłupiał, oprzytomni przecież, to jaka ja? No mówię: Baśka, czyż jestem? No żeby cię cholera wzięła, ja myślałem, że to jakaś stara ubecka kurwa mnie zaczepia. Potem się zaczął śmiać. Mówi: czekaj, to idziemy do Sabiny, będzie niespodzianka. Wyszliśmy, pojechaliśmy windą, dzwonimy do drzwi. Sabina, wiesz, Sabina otwiera drzwi, my wchodzimy, jak chłopcy mnie zobaczyli. Najpierw była ta konsternacja, potem był strach. A Sławek potem: co wy, Basi, czyż nie poznajecie? Więc dostali wszyscy takiego ataku śmiechu, że towarzystwo siedziało na podłodze i ze śmiechu płakało po prostu. No i odebrałam to moje mięso z lodówki, wypchałam, prawda, dwie torby.
Wyszłam, wróciłam, z tym, że nie od razu do domu, bo już w umówionych punktach koledzy czekali, jedni z Wesołej, drudzy z naszej kopalni, mięso odebrali. A ja poszłam do mamy, umyłam się, doprowadziłam się do porządku, przebrałam się we własne ciuchy, wróciłam do domu. A ubecy coś tam gadali, widocznie zastanawiali się, jakim cudem ja wyszłam, że oni mnie nie zauważyli. I takim cudem trafiły ulotki na kopalnię. A potem pomagałam też, bo tak jak mówiłam, u Sabiny w mieszkaniu był cały sztab i pamiętam, że było takie już apogeum tych strajków. One się rozprzestrzeniały, oni nie nadążyli po prostu drukować biuletynów, ulotek i poprosili mnie, żebym przyjechała im pomóc. No więc pojechałam do Sabiny i robota aż się paliła. Ja siedziałam przy maszynie, robiłam matrycę i to szybko, szybko, szybko. Chłopcy drukowali na ramce, tam jeden siedział na telefonie, przekazywał wiadomości do agencji zachodnich. No było do przewidzenia, że prędzej czy później nas namierzą i nam tam wjadą, chociażby przez podsłuch w telefonie. No i tak się stało i wjechali nam do Sabiny, do mieszkania i też tak się urządzili, że złapali jedną z dziewczyn ze studenckiej grupy z Usiu, taką Beatkę Pawlikowską, taka malutka była, brunetka, kręcone włosy. I najpierw Beatę przed wizjerem postawili, wystraszoną. Jak Sabina zobaczyła, że Beata jest pod drzwiami, to otwarła. A za Beatą wpadła ubecka ekipa, wygarnęła nas. Wszystkich nas przymknęła. Zawieźli nas na wojewódzką do aresztu. To było moje ostatnie zatrzymanie. W ostatnich dniach sierpnia 88. Ale wtedy to już było widać po SBK-ach, że oni mają serdecznie dość. Oni już się zaczęli giąć, już się zaczęli łamać. Bo pamiętam, że jak mnie przeprowadzali przez pokój, bo Słomkę wtedy też zgarnęli, gdzie Słomkę przesłuchiwali. Słomka coś tam na nich pokrzykiwał, a jeden z SBK-ów się odzywa mi, co chce pani posłuchać, jak premier przemawia. Ja mówię, ja premiera dobrze znam. Także słuchać nie muszę. No to zabrali mnie na przesłuchanie i taki młody chłopak siedział przy maszynie do pisania, miał protokołować. No i ten Adamczyk, ten SBK, jeden z moich osobistych, zaczyna mi w tonie biadolącym: no pani Barbaro, kiedy to się wreszcie skończy? Czy wy nie macie dość? Czy jak długo to ma trwać? No niech pani patrzy, co się w Polsce dzieje. Nawet chciał być dowcipny i mówi tak: nawet wy kobiety na tym cierpicie. Bo nie ma ani papieru toaletowego, ani waty i środków opatrunkowych. A ja się tak na niego patrzę, mówię, a wie pan, czemu nie ma papieru toaletowego? Bo partia ma kupę do zrobienia. A waty nie ma, bo partia ma ciężki okres, bo rząd ma ciężki okres. Jak ten się zaczął śmiać, ten młody ubek, to przy maszynie dostał ciężkiego ataku śmiechu, wyleciał na korytarz. No i tam pobiadolił, oczywiście jeszcze mnie tam próbował, prawda, o ten Katyń i o trzy sztandary, bo trzy sztandary to mi przez te wszystkie lata w kość dawali na przesłuchaniach. No oczywiście niczego się nie dowiedzieli poza moją datą urodzenia, machnął ręką zaprowadzić do aresztu. No i zaprowadzili mnie jak zwykle pod celę numer jeden w areszcie, no i tam była już Sabina i Beata. Dziewczyny były trochę wystraszone, no to ja, dla mnie to już zaczęło być nudne. To zaczęłam im tam dodawać otuchy, zaczęłam żartować, zaczęłam je rozśmieszać, że w końcu przestały się bać. No i tylko nam doskwierało, bo ani się umyć, ani nic, bo tak jak żeśmy stały, tak nas zabrali. I zaczęłyśmy im śpiewać głośno, my jesteśmy świnki, trzy nieumyte od dwóch dni, to nam przynieśli ręcznik jakiś potargany i mydło. No i wyszłyśmy po 48 godzinach i pierwsze kroki były do katedry Chrystusa Króla podziękować, że wyszłyśmy cało, a drugie kroki były do biskupiego komitetu, do Piotra i Pawła i tam już zastaliśmy kolegów z kopalni Lenin w Mysłowicach, których powyrzucali z pracy za strajk i tam był Piotrowski, też świętej pamięci, były senator i tam już była cała akcja o przywrócenie do pracy.